kilometrowych fal. Pomimo burz, błyskawic, wzet, ja ciągle ciebie chcę. What is love? I think that's a very difficult question. I think love is caring about a person, you know, being there for the person no matter what the situation, no matter in good times and in bad, and always being a friend and a supporter of the other person. It's the spark which is there, I think. You get along, you know what you're doing, you know what the other person is doing, and you sort of can read their minds, I think. That's why I think it's love. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham i staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. So, what is Sylvia like? It's a good question. I think the most thing about her is she understands my humor. She smiles a lot. I like that about her a lot. I love her blue eyes. Amazing. She's just perfect. She fits. My favorite thing about Patrick is that he's always happy. No matter the situation, he always has a smile on his face. I think that's really the first thing I really liked about him, that he was always happy and smiling. Na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam. Na wybuchy, słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się. How did we get to know each other? It's a funny story. We met in Gdańsk. Which is pretty funny because we did meet in a club in Parliament on a student night out, and we figured out that we're going to be in the same group in medical school. That's how we met. And then over many years, I guess we got to know each other much more, and then we started to date. Yeah. Organization of the wedding. Ooh. Yeah, it was something very stressful, I think. Especially when you're not in the country and you're over the Atlantic Sea, I think it makes it more difficult to get these things done. The only thing we really knew was the place that we wanted to get married. We came to this place when we were studying in Gdańsk, so we knew where we wanted to have the wedding, but organizing everything was a little difficult. Because most of the things are done over the telephone. But before that, I had the chance to come here for a week and sort out the most important things, I believe, like the sala banketowa and the food and the hotels for the guests. But otherwise than that, I think most of the things we were able to sort out over the phone. And we had help, you know, family and friends, but I think in general, just planning everything was kind of hard. Po północy wejść.
our engagement. This is a good story. I planned for a long time while we were still in England, so it was quite complicated because Sylvia had her own views on how it works. And we met in Gdańsk, and there's a bridge of love, I guess. And what happens is there, you just put a lock, and we hung our lock before we finished medical school. Coś nie pozwala mi ciągle być ślepym na wolność ptaków. I nawet dziś brak tych chwil, kiedy dobrem karmię nas. We had a lock on the locket bridge, so he wanted me to take a walk down to the bridge to find our locket. And I didn't know that he was going to propose, so I told him that I didn't want to go because of cold and I didn't want to walk there. So I had my luggage and we went to find the lock. In that moment, I guess I asked the question. I completely didn't think that Patrick was going to propose. Actually, on the way, as we were walking, which I thought we were walking to the hotel, I told him that he should buy a ring in Poland because it would cost him less money. But she obviously did not know that I had the ring in my pocket, and I tried to convince her to walk to that bridge, where one of my friends was hiding with a camera because she was so insisting to have that moment captured. But she had no idea that it's gonna happen, and it happened. Gdy patrzysz z wieży swych doświadczeń, widzisz krwawe pole bitwy. Plan, którego wciąż ci brak, skłania cię do ataków. The engagement ring. Throughout our time in England, every single time I went shopping, Sylvia tried to drag me in all these jewelry stores to show me what she's like, what she likes. I always escaped, but secretly I knew what she liked. The diamond was a little bit more difficult because you have to look for so many small little details to find one of the perfect diamond. And yeah, I picked it myself. It's something very interesting to experience. Picking the dress was hard. This is my second wedding dress. I wanted to be different completely than the first one. So it was really hard because I kept trying to pick the same dress over and over again. Fresh cut grass, one cold beer. Thank the Lord. Your skin, I'm
Jan Paweł II w napisanym, wydanym liście do rodzin w 1994 roku jako motto umieścił takie słowa. Nasz wielki i zróżnicowany kosmos, świat istot żyjących, wpisany jest w ojcostwo samego Boga. Ale o ile bardziej podobny do człowieka, przepraszam, do Pana Boga, Stwórcy, jest człowiek. Człowiek, o którym autor Księgi Rodzaju napisał, iż to właśnie na swój obraz i na swoje podobieństwo stworzył go jako mężczyznę, jako kobietę, jako niewiastę. Dlaczego człowiek jest bardziej podobny do Boga Stwórcy niż całe inne stworzenie tu na ziemi? Nie mówię o aniołach, też są stworzone. Człowiek jest podobny do Boga Stwórcy, bo oprócz śmiertelnego ciała został obdarzony nieśmiertelną duszą. Każdej istocie ludzkiej w chwili poczęcia Bóg daje duszę. Ona jest darem od Boga. A taki pogański filozof Platon, dość znany, prawda, uczył, że kiedy Pan Bóg stwarza człowieka, bierze duszę i rzuca ją na ziemię. Dusza się rozbija na dwie części i każda z tych części jest nieszczęśliwa, dopóki swojej tej drugiej połówki tu na ziemi nie znajdzie. Sylwia i Patryku, mam do Was pytanie. Czy Wy taką duszą jesteście, która się tu na ziemi odnalazła? Tak? Ja też tak myślę, bo zobaczcie, jaki szmat drogi. Kiedy że ślub mieliście w Nowym Jorku, to jeszcze do Garczyna malutkiego przyjeżdżacie, żeby pomodlić się i Pan Bóg Wam, żeby pobłogosławił. I pięknie. Bądźcie teraz szczęśliwi z sobą. I pamiętajcie, że nauka nasza katolicka mówi dalej, że teraz w małżeństwie z Chrystusem, jako ta... Bo Chrystus mówi w Ewangelii, że będą dwoje jednym ciałem, prawda? Teraz razem z Chrystusem macie iść w sakramencie małżeństwa. Ale to tak by się myślało, no tak. Nie, to się wszystko dopiero zaczyna. To jest cały proces sakramentu małżeństwa. Że razem na dobre i na złe, w chwilach smutnych i w chwilach radosnych, to obiecaliście, przysięgliście sobie nawzajem 5 miesięcy temu. A ja bym chciał już teraz Wam życzenia złożyć, no bo to powiedzmy na tą piątą miesięcznicę. Albert Camus w Dżumie napisał: świat bez miłości jest martwym światem. I zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. Patryku, dla Sylwii bądź taką istotą, takiej czułości, takiej twarzy, a Ty, Sylwio, dla swojego męża Patryka bądź również przez całe swoje życie taka dobra, piękna i serdeczna. Amen. Czcigodni małżonkowie, przed 5 miesiącami zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. A teraz, żeby to coraz doskonalej wypełniać swoje święte zobowiązania, zadam Wam w imieniu Kościoła pytania. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą wasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione. Amen.
ciastka miłość, cukier ciastka miłość. Jak każdy chłopak mam dziewczynę swą, jak każdy chłopak bardzo kocham ją. Chyba jak każdy z nich wierzę, że ma dziewczyna najpiękniejsza jest. Popatrzcie na nią, ona ma to coś, chcę wciąż ją być i nie mam nigdy dość. Jest niczym tęcza, cudowny sen, o tym nigdy nie przebudził się. Cukier, ciastka, miłość, dam ci wszystko, jeśli tylko będziesz zawsze blisko mnie. Każdą noc, każdy dzień. Chcę wciąż ją być i nie mam nigdy dość. Jest niczym tęcza jak cudowny sen, obym nigdy nie przebudził się. Cukier, ciastka, miłość, dam ci wszystko, jeśli tylko będziesz zawsze blisko mnie. Każdą noc, każdy dzień. Ciastka miłość, cukier ciastka miłość, cukier ciastka miłość. Ciastka miłość, cukier ciastka miłość. Our first dance, so we wanted to pick a Polish song since we're having our second wedding here in Poland. I think it's more of a classic song, a classic Polish song for which we did prepare something. We did try to choreograph a little dance so we don't just stand there and swing side to side, so. It's not gonna be Dancing with the Stars, but I'm sure it'll be okay. Większy sens.
The most important thing about the wedding here is that everybody has a good time. We wanted to celebrate the second time around for the people that weren't able to come to the first wedding. We'd be very happy if everything is going to work out. There's no major issues. The guests are happy and everyone has good food. Everyone gets a lot of drinks. So we just want everybody to have a good time and for everybody to enjoy themselves. Teraz panie i panowie współpracujemy razem. Wszystkie panie robią teraz głośno. Wszystkie? Chciałbym ci powiedzieć, że ja
Kochana Sylwio, kochany Patryku, życzymy wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Szczęścia, miłości, żebyście zawsze byli tylko i wyłącznie dla siebie. Dużo dzieciaków! Ja również życzę wam wszystkiego najlepszego od nas wszystkich i błogosławieństwa Bożego i czego sobie tylko życzycie, żeby wam się spełniło. Dziękujemy. Wesele jest super i wy jesteście super. Super. I wszystko jest super. Patrick and Sylvia, we wish you all the best. You know. Okay, guys, I think we're just trying to say that we all love you. We love much. You. We do. Love you very we much. Do. We do. Kochamcie. Kochanie. Kochanie. You know. Jeden, dwa, trzy. Kochamcie. Okay. All the best from the group S2. In all seriousness, for myself as the best man and Olcha, as the maid of honor, we want to wish you the best life together any couple ever had. I think you guys are both wonderful people, and I think you both are going to be very happy together. I dużo dzieci. No, i dużo dzieci. Chcę być ciocią. And for one child to be called Matthew, that's all I ask for. Wszystkiego najlepszego. Wzajemnie.
Sylwio i Patryku, na nowej drodze życia życzymy wam dużo miłości, szczęścia i wytrwałości, pociechy w przyszłych dzieciach, no i życzymy wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przyspieszamy. Powiedzieć, w życiu miałem wszystko już.
wszystko oprócz ciebie. Wszystko w moim myślom, może nią wylega, może o tym nie wiesz, że na ciebie czekam. I kto z nami wtedy śpiewa z nami? Daj mi dzień, tylko jeden dzień, jedną noc, jeden sen. To powinno mi wystarczyć aż do jutra. Daj mi dzień, tylko jeden dzień, jedną noc, jeden sen. Chociaż wiem, że znowu noc będzie za krótka. I feel, as the best man, that I have to make a speech alone because I haven't made a speech in front of everyone, so I'm going to make a speech to the camera. I think that, Patrick, you're an amazing person. You're my best friend for life, and I think you couldn't find a better partner than Sylvia. And I just wanted to wish you both an amazing life together, and I wish you all the best, and if you ever need anything, ever, you can always come to me because I'll always be here for you. Love you both very much. Sylwia, Patryk, życzymy wam wszystkiego najlepszego, samych słonecznych dni na nowej drodze życia. Życzą wam ciocia Marylka, Krzysiek i ciotka Dorotka. Trzymajcie się. Na zdrowie. Na... Bawię się jak w Polsce. Tak. Oni będą widzieli, o co chodzi. Tak. Kochane dzieci, Sylwia i Patryk, ja chciałam wam złożyć jeszcze raz największe życzenia z okazji waszego ślubu. Bardzo się cieszę, że ta impreza tutaj w Czechowie i w ogóle wszystko to klapło, ale życzę wam z mojej strony, ze strony ode mnie wszystkiego naj. I naturalnie Julka. Ja też wszystkiego dobrego życzę i żebyście też byli tak długo jak możliwe. Najlepiej do końca życia małżeństwem i żeby wam się też wszystko w życiu udało. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Więc życzymy dużo zdrowia. Szczęścia. Pomyślności. Dużo dzieci. Bardzo dużo dzieci. Przede wszystkim, bo to najważniejsze. Spełnienia wszystkich marzeń. Uśmiechu. Uśmiechu na twarzy. No i czego tylko sobie zapragniecie. Dużo miłości. Tak. Bo to najważniejsze. Dziękujemy. A więc Sylwio i Patryku, życzymy wam miłości. Przede wszystkim miłości, zgody, poszanowania. Dużo seksu. Dużo seksu, jak najbardziej. Patryk, wiesz, co to za gest taki, nie? Tak. I Patryczku, bierz przykład z Artura. Ze wszystkiego. Tak, co najmniej 3 sztuki. Wiesz, tak. O co chodzi. I wszystkiego... I spełnienia marzeń. I wszystkiego naj, miłości. Życiowego, czyli tego dobrego i coś tam złego. Tego złego jak najmniej, a dobrego jak najwięcej. Jak najwięcej. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Nie ma 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Nie ma 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20-latką zawsze w paszy kłania świat, cały świat. Thank you.
się nie zobaczysz więcej mnie. Bój się, tak wyskocza. I ja też bujam się, nie zobaczysz więcej mnie. Bój się, tak wyskocza. Best wishes to your marriage, and as I mentioned, when trouble occurs, remember this wonderful day. Best wishes and bye-bye. Wszystkiego dobrego, Dani. Żebyście mieli dużo, dużo, dużo wspaniałych dni takich jak dzisiaj. Ja już mówiłam, ale jeszcze raz mówię wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze życia. No to oczywiście młodej parze chciałbym życzyć dużo zdrowia i szczęścia, bo zdrowie jest najważniejsze. 100 lat życia, spełnienia wszystkich marzeń, gromadki dzieci i żeby nas odwiedzili kiedyś u nas. Dziękuję. Życzymy wam zdrowia. Miłości. Dużo pieniędzy. Dzieci dużo. Dobrej niańki do opieki, żebyście wy zarabiali ogromne pieniądze. Ale przede wszystkim życzymy wam szczęścia, miłości i wzajemnego szacunku. Oby wam niczego nie brakowało w życiu, żeby wam się działo w dzień, jak i w nocy, żeby się wam w nocy bardzo dobrze działo, żebyście byli za siebie dumni i zadowoleni, żeby żona zawsze mówiła, że jest spełniona, a mąż cudownie się sprawdzał tam, gdzie trzeba. I chcemy wam powiedzieć, że macie zajebiste wesele i wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. No ja raz, żeby dziecku się nic nie stało. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
dużo dzieci, dużo pieniędzy, szczęścia, pomyślności, żebyście odwiedzili nas w Czyżowie. Pozdrawiam. Kochani Państwo młodzi, w tym najpiękniejszym dniu my, rodzina Gerzberger, życzymy Wam dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, dobrych czasów, złych czasów, dużo zrozumienia, dużo miłości, aż do starości, żebyście się szanowali, kochali, potomstwo mieli, a przede wszystkim, jak będziecie mieli swoje zawody, by wam się jak najlepiej wiodło, żebyście mieli jak najwięcej pacjentów, bo ten pacjent to są wasze pieniądze, to jest wasze wszystko, co będziecie mieć. Dziękuję i życzę wam z całego serca wszystkiego najlepszego. To w moim imieniu powiem tak, że życzę wam wszystkiego najlepszego. Wspólnie spędzonych dni bardzo, bardzo radośnie. A dalej będzie mówiła Dorotka. Ode mnie, Patruś, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, dużo zdrówka i miłości i zgodzie. Ja wam chciałam życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, miłości, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i żeby wszystko wam się w życiu ułożyło tak jak... I bliźniaków! No ja mu życzę i one wszystkiego najlepszego, miłości, szczęścia i długich, długich lat życia. Next to me, guilt is burning inside. I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me.
Trzymać się.
teraz tak. Ja się przechodzę i się wszyscy mi przedstawiają. Pani ma na imię? Ola, Gracjana, Ania, Sandra, Ola, Agnieszka, Benita, Pascal, Krzysztof, Karol, Tomasz, Api, Mateusz, Daniel, Andrzej, Mateusz, Api. Dobrze, ja tłumaczę, o co chodzi. Zacznę może od Pascala, bo taki straszny nie jesteś. Ja widzę, ty ćwiczyłeś w You Can Dance? Yeah. Co ci się podoba w tej pani? Musi być to część ciała. Jeszcze raz. Koledze, natomiast u tej pani podoba się co? Włosy. Ale... Na głowie? Na głowie, tak? Dobrze. Panu podoba się u tej pani? Sukienka. To nie jest część ciała. Nogi. Nogi, no rzeczywiście nogi. Okej, ale pamiętamy swoje wypowiedzi. Jury też pamięta. Co się podoba w tej pani? Uśmiech. Uśmiech, czyli usta generalnie, tak? Usta, super. Co się tobie podoba w tej pani? Oczy. Eyes. Eyes. Tobie natomiast podoba się u tej pani co? Nogi. Nogi. Nie wiem. Nie wiem jak to. Nie wiem jak to dostrzegłeś. A tak realniej bardziej. Naprawdę nogi. Ty masz kolegę wzrok, ja cię podziwiam. Dobrze. Tobie co się podoba w tej pani? Wszystko. Wszystko! Czyli całokształt. Dobrze. Tobie kolego podoba się u tej pani co? Zęby. Zęby! Ha! Tobie kolego podoba się u tej pani? Wszystko? Oczy. Oczy się podobają. Natomiast tobie, kolego, podoba się co, tej pani? Lewe ucho. Lewe ucho. Ale masz rację, strasznie się wyróżnia, prawda? Ja też zwróciłem na to uwagę, tylko nie mogę mówić, prawda? Dobrze. Pani od tyłka, co się podoba u tego pana? Nogi. Jest takie ciacho, nie? Ciacho. You can dance. Tego pana? Tak konkretnie to wszystko. Wszystko. Poszło. Poszło. I pani podoba się u tego pana? Prawe i lewe ucho. Prawe i lewe ucho. A żeś ładnie wypielęgnował kolego. I tu się podoba co u tego pana? Włosy. Ale na głowie czy na brodzie czy... Na brodzie. Na brodzie. Włosy na brodzie. Dobrze. I pani podoba się u tego pana co? No, prawe ucho tak, ale tak to policzki. Policzki się podobają. Drodzy Państwo, ja mam prawo się śmiać, bo wiem za chwilę co będzie. A będzie mianowicie to, że całujemy się w rzeczy wymienione przez siebie. Ktoś tu powiedział dupa, co? Ktoś tu powiedział dupa. Dobrze. Kolego, no jak ci już wytłumaczył kolega, masz problem. Masz problem? Tak. To może być takie muśnięcie. Taka lekka bryza poranka. O. Tak mówię delikatnie, bo mosty ustoi, a on jest trochę duży. Naprawdę. Czyli nazwijmy to lekką bryzą poranka, okej? Okay?
Zajczone, zajczone, zajczone. Bardzo dobrze, Paska. Ale widziałam lęk. Jeszcze się chłopaki może uspokoić, nie? Czuję męża oddech na plecach, nie? Ale jest dobrze, wybrnęłeś z tego 100%. Tutaj było co? Bo powiedziałeś na pewno, że nie. Co to było? Zęby? A co? Włosy, kolego, na głowie. Czyli zostawiasz tutaj bardzo dużo śliny, okej? Okej? Dobrze, idź na całość, proszę bardzo, idź na całość. No i no kolego, no nie rób jochy, no. Telewizja patrzy, no co ty teraz? A włosy są wszędzie, no co ty teraz, no. Jak zaliczamy, bo ja tu nie rządzę, zaliczamy czy nie? Może być, dobrze, tak chodzi, może być. Tutaj to się podobało u tej pani? Nogi. Kolego, tak żeby było jasne, nogi są dwie, zaczynało się od dołu, kończą się u góry, proszę bardzo. Zapachniało dżentelmenem, nie? To jak? Może być, może być. I tutaj było co? Uśmiech. Uśmiech. Dobrze. Czyli tak, kolego. Włączasz tak zwany mieszacz języka. I jedziesz z hukiem. Przejmij inicjatywę, proszę bardzo, kolego. No. Jest dobrze. I tutaj były oczy. Oczy. Proszę bardzo, oczy są dwa. Otwarte oczy. To są powieki. To są powieki. To jak? Nie. Nie. Oczy. Otwarte oczy. O. Jedziesz, słuchaj. Zajrzamy, zajrzamy, dobra. Tutaj było co? Kolego. Ja ci mówiłem, zastanów się. Bo jesteś uparty. Jedna i druga noga od dołu do góry, z tyłu, z przodu. Czas, start. Ej kolego, no nie rób jochy, no co ty robisz? Sukienka jest ładna, ty sukienkę całujesz, no co ty teraz? Proszę bardzo, jedziesz z kuchem, podnieś to, nie przejmuj się. Dziewczyna nie dostanie przebiegu, no co ty teraz? Jak? Zajrzamy, dobrze. I tutaj było co? Wszystko. Wszystko. Kolego! 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 Z tyłu, z przodu, z boku, z jakiej chcesz pozycji, jedziesz z kuchem, jedziesz z kuchem. Zacznij od ręki. Jej, no kolego, wszędzie. Kręki, no co ty teraz, no kręki. Jedź z kuchem, no. Tak, druga noga, no co ty teraz. A brzuszek. A pośladki. Dobrze, i jak? Zajrzamy, dobrze. I tutaj było co? Zęby były, ha, 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 ha. Bardzo dobrze. Zębów jest ile? Kto tu jest dentystą? 36 zębów. Albo musisz mieć długi język, albo musisz się jakoś tak zagłębić. No nie wiem, jak to zrobisz. Czas, start. Jedziesz z kuchem. Jedziesz z kuchem. Jedziesz. Jest? So good. Dobrze. Tutaj było co? Aha, oczy. Pamiętam, oczy, dobrze. Całujemy oczy. Jedno. Jeden policzek? Drugi policzek? Oczy. Dobrze, było. I kolego, tutaj było co? Tak myślałem. Lewe ucho. Całujemy lewe ucho tej pani. Tak. Wyciągamy małżowinę uszną, tak. Ten miodzik wyciągamy tam. Dobrze, zaliczone. Jeszcze raz. Ja tu nie żądam. Jeszcze raz, kolego. Tak, no. Musi tam języczkiem. No musi, no. Musi.
Tak, zaliczamy. I teraz tak, proszę pani, tutaj było co? Nogi. Kolego, jedziesz nogi do góry? Ale gdzie? No co ty, pociągnij to. Zaliczamy? Zaliczamy, dobrze. Farciarzu ty, no. Tutaj było co? Oczy. Musimy tam języczkiem. Jedno, drugie. Zaliczamy? Zaliczamy. Tutaj było co? O, usta! Jedziemy z hukiem. Usta, usta. Lewy rok. No. To jest para. Zdrada! Dobrze. Tutaj było dłonie. Jedna dłoń. Druga dłoń. Dobrze. Tutaj było policzki. To nie były policzki. Uśmiech. Proszę bardzo. Nie, usta. To były paznokcie. To były paznokcie. Zaliczamy czy nie? To były paznokcie, widziałem. Takie coś było. Nie zaliczamy. Pomóż się z kolego DNA. Zaliczamy. Tutaj było... Dłonie. Dłonie, żeby kobieta faceta po rękach całowała. Proszę bardzo. Jedna dłoń. Tutaj było co? Konkretnie wszystko. Wszystko. Kolego, możesz się już rozbierać. Rozbieraj się. Rozbieraj się. Rozbierzesz go? Dobrze. Jedziesz z kuchem. Jedziesz. Jedziesz. Tak. Tak. Idź na co? Co to? No nie, no to tam. Zrób to po swojemu. Widzisz, chłopak się... Jak u cioci na urodzinach, no. Takie matczyne strasznie, prawda? Zaliczamy? Zaliczamy. Tutaj. Lewe i prawe. Lewe, prawe ucho. Co ty masz w tych uszach, kolego? Tutaj. Włosy. Na policzkach, tak? Na brodzie. Tam dużo śliny generalnie, tak? Dużo śliny. Jak? Zaliczamy. I tutaj, koleżanko, było? No ja tak samo, policzki. Policzki. Jedziemy z policzkami. A, policzki. Całujemy pysie tego pana. Jeden, drugi policzek. Zaliczamy? Zaliczamy. I teraz tak. Wy jesteście nową parą. Nowa para wybiera najbardziej waszym zdaniem uniwersalnego pana. Natomiast stara para wybiera waszym zdaniem najbardziej uniwersalną panią, która dzisiaj brała udział w tym konkursie. Czyli waszym zdaniem wybierajcie sobie pana, ok? A stara para wybiera najbardziej uniwersalną panią. Macie już werdykt? Dobrze, Dorotko, czy masz już werdykt odnośnie pana, który dzisiaj wygrał w tym konkursie? Tak myślałem. Pascal, wystąp. Pascal, wystąp. Zaraz przyjdzie okrasa. Dobrze. Pascal, wystąp. Chodź tutaj. Dobra. I teraz tak. A waszym zdaniem, jaka pani? Graciana. Graciana, wystąp. Chodź, Graciana. Dobrze. Czyli tak, Graciana, to jest nagroda ofundowana przez naszą wspaniałą młodą parę. To jest bardzo rzadki towar. Proszę bardzo. Pascal.
Das ist gute polnische Schnaps. Okay? Dobrze. Ja. Możecie się pocałować. Dobrze, jeszcze raz gorące oklaski dla wszystkich uczestników tego konkursu, dla zwycięzców. What is love? I think that's a very difficult question. Nocy jak ta nie będzie już. Na słowo musisz wierzyć mi. Zbyt wiele tych chwil straciłem, wiesz. Nie mam zamiaru dłużej czekać, by po prostu porwać cię jak najdalej stąd, aż po wyobraźni kres. Jest takie miejsce, gdzie nikt nie znajdzie nas. Love is caring about a person, you know, being there for the person. You get along, you know what you're doing, you know what the other person is doing, and you sort of can read their minds, I think. Poczuć w sobie ten stan, a wiatr poniesie nas tam, gdzie na dwa zatańczymy wśród gwiazd. Właśnie tak, a czy chwycisz mocno tą dłoń, zamkniesz oczy, aby znowu na raz zostać ze mną już tam. Patrick and Sylvia, we wish you all the best, you know. Wszystkiego dobrego za wasze cęście. Najbliższą chmurą odlecimy tam, gdzie każde słowo, każdy prosty gest uniesieniem staje się. Poczujesz wtedy ciepły dreszcz i zrozumiesz, że są takie chwile, w których krzyczysz chcę. Poczuć w sobie ten stan, a wiatr poniesie nas tam, gdzie na dwa zatańczymy wśród gwiazd. Właśnie tak, a czy chwycisz mocno tą dłoń, zamkniesz oczy, aby znowu na raz. Najbliższą chmurą odlecimy gdzieś tam.